Hej, nawet już w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. O, kilka poprzednim odcinku rozjebaliśmy, a właściwie byliśmy Freezą, napierdaliśmy wszystkich wojowników Z i tym razem wkracza na scenę Goku i tym razem wcielimy się w Goku i będziemy napierdalać Freezę i innych leszczy, które są na drodze, a właściwie głównie Freezę. Tak, w sumie to dawno nie nagrywałem tego Dragon Balla. W chuj dawno nie nagrywałem, jakieś 2 tygodnie, no w sumie dawno się tak nie nagrywa, już nie pamiętam co w ogóle to było, jak się grało. Bo w sumie rzadko wrzucałem, sami robiłem te anime recenzje i tak dalej. Tak, link w opisie macie, grajcie, oglądajcie, bo fajne nam. No i teraz bierzemy Freezę, frajera tutaj. Goku wrócił po zajebistej reinkarnacji w tego statku Freezy, tam się leczył. Tutaj Vegeta coś tam nam pierdoli i gada to w takim tonie, jakby miał się zaraz zesrać w tle. Ale nikt go nie słucha, każdy woli słuchać mnie. O kurwa, jebana szmata, kręcie tym joystickiem, dobrze udało się, dobrze, Meteor Combination. Pamiętajcie, gram na poziomie hard, tylko że coś tam nam Freeza tutaj taki się nie wydaje wcale taki hardy. Ale dobrze, nie możemy dać zbytnio mu dojść do tego do ataku, bo on jak zaatakuje nas, pamiętam, ze 3 paski zjedzi, bo jest tutaj w chuj silny, więc najpierw prać go cały czas, póki tylko możecie. I nie odpuszczać mu na moment, nawet nie dawajcie mu się najpierw ruszyć, bo jak się ruszy, to wam jebnie deadbola, a deadball wam spierdoli połowę życia, no i chuj dupa z tego. O kurwa, jakim chujom to... Jaki ty jesteś kurwa zmęczony baran, ty! O, Ganymed spani. Kurwa, ty ofermo, nawet nie możesz spaść. Swoją drogą, fajny soundtrack leci w tle. Dobra, mamy R3, więc szybko na... Właśnie o tym kurwa mówiłem, że jak mu dojdziemy dojść... No kurwa! Szmaciarz jebany! Trafił mnie. Mówiłem... Dokładnie to się stanie, jak damy mu dojść do kurwa do ataku. Za chwilę nam jebnie deadbola i chuj będzie. Proszę bardzo. Vegeta wyciągnął kopyta. Bardzo dobrze, teraz my tutaj wkraczamy do akcji z 2 paskami życia. O kurwa, jak ja to wygram. O patrz, życie mi się uzupełniło, ale pięknie, dobra, to jest... Kurwa, to jest bralanie, no po co w niego wlatujesz bez ataku? Jebany pad kurwa nigdy nie słucha co ja robię, jaki... No, no i patrz, kurwa no, gdzie spierdalasz ty jebany kurwa małpiszonie kosmiczny? No kurwa patrz, specjalnie zamknąłem na chwilę mordę, żeby wyprowadzić tutaj ofensywnego kombosa, żeby go najebać jak kurwa ostatnią dziwkę. O, znowu mi spierdolił. Patrz, ty kurwa kosmiczna małpo, ty jak ty myślisz, że ja dam ci się naładować teraz, to jesteś kurwa w błędzie życiowym. W ogóle cały błąd życiowy to było oddanie cię do tej gry, bo jesteś jebanym przegrywem i będę cię teraz pług jak szmatę, aż mi się te jebane R3 pokaże. No kurwa złapał mnie. Dobra, i tak ma te spełnione ładowanie, więc nie powinien się poładować, a tak w ogóle. Bo miałem właśnie teraz w tym momencie zamiast Budokai nagrywać nową serię i w sumie tak jeszcze mam do nagrywania nowej serii mieszane uczucia, bo już nie mam aż tyle widzów, żeby wprowadzić tak dużo serii, nie? No ale powiem wam, że naprawdę bardzo chcę więcej tych serii, bo cały mój kanał skupia się w sumie na... Kurwa, tepnij się jebany ty baranie, daj mi kurwa pojedzie. Dobra, shutter, czy nacisnąć. Szybko, co tam? O nie, kurwa, nienawidzę tego. Super, tego się kurwa nie da trafić. Tak, chcę prowadzić nową serię na kanale i w sumie nawet już mam pomysł na jakie gry, a właściwie kilka gier. Jedną grą, nie wiem czy kiedyś pamiętacie, ci co oglądają mi na pierwszym kanale, chociaż wątpię, tu jeszcze są tacy widzowie, bo też jeszcze są nowi, ale chyba może jeszcze się jakiś taki znajdzie, to I Ninja myślałem, żeby nagrać. Taką grę kurwa o takim małym wodogłowym ninja. Dość fajna, no czasami ja i tak zawsze decyduję co ja nagrywam, ale tak chciałem was zapytać o zdanie, czy chcielibyście wprowadzić jakąś nową serię, czy byście to oglądali, nie? Bo w sumie trochę osób nawet nie ogląda, no. Robicie te 40 łapek w górę, jestem bardzo wdzięczny, zaraz to przegramy, wyjebie rage'em i kurwa nie nagram tego gówna już więcej w życiu. Ale chuj, dobra, bijmy go dalej, nie możemy teraz tego przejebać. Nie możemy tego przejebać, trzymajmy się na dystans. Przejdźmy do walki na Ruska. O kurwa, jak mnie kopną, no kurwa mać, zahamuj się jebany kurwa przygłupie. Dobra, przejdźmy do ataku kurwa, nie możemy tego przejebać. Ja już dzisiaj, o jest R3, teraz go wykopać w powietrze i bach, i szybko R3. Dobrze, zmiana kurwa na Piccolo, pięknie, mam pełne życie. Co ty tam chciałeś powiedzieć? Od razu mu wjeżdżamy z pełnej kurwy buła na pysko wrotek, żeby gościa wytrąciło z energii. Kurwa, co on tam pierdoli? Teraz tego na chwilę się zamknąłem, żeby go kurwa posłuchać, a on to w sumie pierdoli, jakby miał się kurwa zasrać w gacie. No tak kurwa gada takim głosem jak ja na kurwa na kiblu. O kurwa! Dobra, spokojnie, easy, nie rajdujmy. No gdzie mnie kurwa strzela? O dobrze, to mi się udało, patrzcie. Jakiego kurwa pro kombosa mu zajebałem, znowu mu zajebię. Ale mu kurwa mi tu przyblokował. Patrz kurwa jak się broni, jebany kurwa baran. O nie, no daj, no co to jest kurwa za skill w ogóle, ty? 7 Piccolo ma kurwa życie, jakby chciała, nie mógł, no patrzcie kurwa, no i mnie przejebał kurwa jak dziwka, unik. Podładujmy się szybciej, kurwa daj mi się podładować. Dobra, trzeba go chyba tłuc jednak, bo i tak tu nie ma innego wyjścia.
Teraz go wreszcie wykopałem w powietrze. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, 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 dobrze. Kurwa, no nie, 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 chujowo ostro. Kurwa, jak to się uda, to będzie cud. Ja pamiętam, że go zawsze tym Piccolo udawało mi się wykończyć, bo tym Piccolo się dość dobrze gra, kurwa, kręcenie, kręć, 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 udało się, dobra, łapię go w to gówno. Dobrze, opłaca się łapać w ogóle w te gówno, bo jak gramy na czas, to to dużo czasu przedłuża ta animacja tego spela, nie? Bo to normalnie ten czas leci, jak oni te swoje monologi, co podczas walki wygłaszają, to to normalnie spala, nie? Więc opatrzcie go właśnie łapać, o, proszę, mamy, full power, kurwa, nie można dać mu tego, no i chuj! I kurwa, zrobił to! Znaczy teraz, jak go wykopię, kurwa, w powietrze, to ten pierdolnie mi z tego. Z Destroy Planeta, jak kurwa znam życie, dobra, szybko R3. O, musiała być animacja. No i proszę, wróciliśmy jako Goku. Tylko teraz trzeba jakoś tutaj, kurwa, latać jak pojebany, żeby mnie nie złapał. Bo jak mnie złapie, to nie będzie fajnie. No szybko, finish, kurwa, powiedziałeś finish, to jebnij tą Genki, damy już te R3. No właśnie, o tym mówiłem. Kurwa, leć, 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 leć. Uff, uniknęliśmy tego, dobra, jest R3. Uff, udało się, kurwa, było blisko. No i chuju, wypierdalaj, kurwa, na łapią planetę, skąd przybyłeś, brudasie. A właśnie też nie wypierdolisz. Jeden zase, kurwa, grób wykopiesz. No i okej, kończyliśmy kolejny odcineczek Dragon Ball Z, więc trzymaj się, bo do następnego odcineczka napiszcie mi coś tam, co wam mówiłem wcześniej o tym Ninja i tak dalej. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, dobijajcie 40 łapek w górę, tak jak zawsze. Do następnego odcineczka, cześć!